Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Konradowicz, to jest kolejny najwątły odcinek symulatora maszyna. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie pociągiem towarowym na scenerii Wrzosy. No i dla odmiany pociąg towarowy dzisiaj będzie dużo się działo. Pewnie nie jedno S1 przejedziemy. Tak mi się wydaje. No cóż, póki nie tego nie zrobimy, to się nie dowiemy. Pan Simon GTA, witam serdecznie. Już się z panem witałem, ale zrobię to publicznie na streamie. Witamy również nowych subskrybentów. Pana Camilos ZTM i... Bożydar, pan Bożydar. Witamy serdecznie. W gronie subskrybentów. Dzisiaj pojawił się specjal, z którym wspominałem o tym, że będzie niedługo transmisja na żywo, także widzimy się. Jesteśmy już w symulatorze. Pan Simon GTA dzisiaj ma swoją imprezę robić, więc niech sobie zrobi imprezkę, a my w tym czasie jeździmy w symulatorze kolej. Jeszcze muszę sprawdzić, tak wszystko działa prawidłowo. Załączymy baterie. Baterie działają, załączymy radyjko. Robimy próbę radia. 493, proszę się przygotować w jeździe towarowej. Może nam się uda pojechać. Dobry, próba radia. Słychać bardzo dobrze. Próba jak to jest 7750? Próba i dobrze, wiatr podany. Dziękuję. Dobra, jeszcze sprawdzimy, tak, kanał pierwszy na pewno. Ale szum właśnie, kanał pierwszy. Okej, przyciszmy troszkę. Podnieśmy tylny pantograf i przedni pantograf. Załączmy światełka. Witam serdecznie panie Michu Mroku AV6. Pantografy się podniosły. Odblokujmy sobie przekaźniki nadmiarowe. Załączmy wyłącznik szybki, załączmy sprężarkę. To PR? Co to jest PR? Pociąg towarowy. Dzisiaj prowadzimy. O ulicy towarowej do... Dębicy towarowej. Sprężarka działa, ładnie nam ciśnienia nabija. A my zróbmy coś, co jest bardzo ważne. Jakby ktoś nie wiedział, jest coś takiego jak hamulec postojowy, nie? I zahamowany jest, jak ciśnienie jest poniżej 0,05 MPa. Teraz nie jest. Musi być powyżej 0,48. 4,8 bara. Aby był wyluzowany, tak? Teraz sprężarka skończyła pracę. Sprężarka skończyła pracę, luzujemy lokomotywę i skład. Dobra, prawie wyluzowane i teraz tak. Ciśnienie, jak widzicie, spadło. Czy hamulec postojowy jest zahamowany? Co zrobić, aby go odhamować? Tu na dole jest gawaja. Trzeba ją przełożyć na wyłączony. I teraz ciśnienie mamy wysokie, więc hamulec postojowy jest wyluzowany. Dobra,
robi imprezę, bo ma pan nową laskę. Po 5 roku. Nieźle. Nieźle się tam dzieje u pana. A mi wygląd programu streamingowego trochę zmienili i muszę się przyzwyczaić do trochę innego widoku. Dobra, sprężarka działa, przetwornicy nie włączamy, bo jest ona zbędna. Załączymy sobie ogrzewanie pociągu. A w sumie to co ogrzewanie pociągu? Skoro. Bo nie mamy wagonu. Ładna. Strasznie młoda. Nie powiem, bardzo strasznie młoda. Dobra, zaraz jest odjazd, więc załączymy przetwornicę. Ja bym się pokusił o to, żeby trochę podgłośnić symulator, ściszyć muzykę. O, coś takiego zrobimy. No i to mamy wagoniki, możecie sobie ładnie zobaczyć. Za moich czasów to się za nic nie miało. Za moich też nie, panie Micho. O, wyjazd podany. Chodźmy sobie do zagłówka, oprzemy się wygodnie i możemy ruszać. Sygnał odjazdu. Dajemy pierwszą pozycję jazdy. Wagony, napinamy skład. I jedziemy dalej. Czemu mnie to ciągle tutaj jakoś dziwnie przybliża? No tu chcę być. O, teraz działa dobrze. Dobra. Rozpędzamy się. Lekki składzik. Nie można powiedzieć, że jest ciężki. Tu mamy bodajże 26 wagonów na haku. Na haku, ale za to leciutkie wagony. Idziemy puste kontenery, jak możecie zauważyć. Nic tu nie ma w środku, nie? Więc tak, nie przemęczamy lokomotywy za bardzo. Na pierwszej pozycji bezoporowej na bocznikowaniu możemy osiągnąć 40 km na godzinę. Bez większego wysiłku, że wyjechały te wszystkie wagony do rozjazdy, nie chcę też sobie tu oszukiwać, jeszcze nie wyjechały. Piękna ta tapicerka w pociągu, tak piękna. Muszę się z tym zgodzić, też mi się podoba. Dobra, no stawa hamulca, nie wiem na czym my jesteśmy. Która to by była? Pierwsza to jest towarowa, czy druga to jest towarowa? Możecie, drodzy państwo, się wypowiedzieć. Dobra, wagony już na pewno za rozjazdy wyjechały. Jest 50 szlakowa. My się rozpędzamy do prędkości szlakowej. I to bardzo serdecznie, panie Żeluś. Co to oznacza ta cyfra 2? A to towarowa, dobrze. Zmieniamy w takim więc razie. To widocznie ustawiłem pośpieszną. Nie o to chodziło.
bardzo za informację. My się rozpędzamy do prędkości. Rozkładowej 100 km na godzinę. No już, panie Simon, gdzie ty, już bez przesady. Niech pan już da spokój tej wyzwej. No. Chyba ona panu. No ciekawe, co chce. O. Jazda bez prandala, super. Musimy odpuścić. I te wszystkie wagony, które uderzają teraz w lokomotywę. Widać, jak prędkość się zmienia. Góra, dół, nie? To ona nie daje spokoju cały czas? No już pan numeru nie zablokował jeszcze, no to nie daje spokoju. Jest taka opcja i zablokuj numer. Dobrze, służę, ja się nie chcę z kimś rozmawiać. No się jej nie dziwię, szczerze powiem, nie dziwię się jej, no, no też, no. Proście, zgadza się. Trochę pozazdrości jej przejdzie. Wagonie jest głośne, a ta lokomotywa jest tak super wyciszona. Czy otworzyłem drzwi, teraz muszę je zamknąć. O, pięknie. Zbliżamy się do jakiejś stacji, pewnie w ulicy Zbrojowej, nie? Tak mi się wydaje. Kaskałem Trójmiasto. O! Widziałem taki bezki. Wczoraj nawet. No, wczoraj to było, widziałem. Na żywo. Pan Simon GTA się denerwował. Przecież nic takiego złego nie powiedziałem. Już ostatnio też pana wkurzała, 1,5 tygodnia temu.
Dosłownie było to półtorej tygodnia temu, jakoś tak, nie? Zanim ja pojechałem na przedłużenie wakacji. Fajnie, ten pociąg utrzymuje tą prędkość 100 na godzinę. Nic nie trzeba robić. No kiedyś przestanie, ma pan rację, panie Michał. Kiedyś przestanie. Następny semafor wskazują ograniczenie prędkości albo do 40, albo do 60. No już była zmiana na R7, chyba jeszcze nie. Dopiero będzie. No i mi się wydaje, że jeszcze jej nie było i że dopiero będzie. Dobra, luzuj pan. No, to zwrotką jest. No, ale to jeszcze trochę czasu. Zanim tam dojedziemy. Nowa pizzeria zamawiam. Żeby to u mnie tak nowe pizzerie otwierali, to też bym zamawiał. Chociaż nie ma, od tego można łatwo przytyć. Nie polecam. Ale o dziwo, drodzy państwo, nawet udało się wyhamować. Jest dobrze. Na moją umiejętność jazdy pociągiem towarowym, która nie istnieje, myślę, że i tak jest dobrze. Kanał numer 7. Dzień dobry, chyba radia. Słychać dobrze na siodle, pan powiedział. My czekamy, aż wszystkie wagony wyjadą, a jazda bezprzewodowa. Wszystkie wyjechały, ale dalej jest jazda bezprzewodowa. ...67 cm pizza, ma z salami i szynką ostry sos. No i dobrze, dobrze. No piwko do tego, no ja akurat piwa nie pijam, ale szanuję ludzi, którzy to robią. Jak lubią, to czemu by nie mieli tego robić? Zaraz będzie ograniczenie gdzieś do 90, ale zanim my też się tu rozpędzimy, to zdążymy pewnie za nie przejechać. No i nie. Będzie za 45 minut w końcu. Jak pan dopiero teraz zamówił, to to... Nie takie w końcu za 45 minut. Jeszcze miesiąc nauki i koniec? Jaki miesiąc nauki? Ja dopiero za miesiąc zaczynam. Nie chce mi się. Nie no, nie za miesiąc, 3 października. Dopiero. A gdzie pan chodzi, że pan już za miesiąc kończy, panie Michu? Praktyka, arbeit.
Praktyki. No tak, no jak to do techniką chodzi, to tak ma praktyki. Czemu pan tak brzydko mówi o swoim bracie? Niech się pan podzieli. Pizzą 67 cm to się można dzielić. Wystarczy dla dwóch zupełności. Dobra, wyjechaliśmy. Chyba już w końcu można przyspieszać. Trzeba nałożyć na niego ogromny podatek. Też można. Co najmniej 40%. A dalej pana wkurza. No nie dał w końcu panu spokój, bo się pan wykończy, panie Simon. Porządny RP1. Na panu Wimper za bez podatek. No dobra, na Wimper bez podatków. Na Szczecin, do mnie. Do mnie, nie na Szczecin. Ja chcę. Na zapad. Przyda się. Jak na studia pojadę, to coś trzeba robić, nie? No, na pewno nie uczyć. Nie no, żadnych uczyć też się trzeba, no. Wyłka jest pod Warszawą. No, mogę się tam znaleźć. Kiedyś? Mogę się tam znaleźć. Na pewno będzie moja trasa tam kiedyś przebiegała. Gdzie tam DHL? Tym paczkomatem. Niech pan doniesie do paczkomatu. Ja odbiorę u siebie w paczkomacie, nie? Tak najbezpieczniej. Najbezpieczniej, no. W kobyłce jest dużo Legii Warszawy, to uwaga. Już widziałem raz, jak jechali. Byłem we Wrocławiu, to gdzieś tam jechali. A normalnie hałas taki, petardami rzucali.